Marcin Wikło, dzień dobry. Ten program nosi tytuł Mam do was pytanie, panowie. Panowie to Marek Pyza oraz Goran Andrianicz. Dzień dobry. Dzień dobry. A nasze pytanie brzmi, jakie były tak naprawdę kulisy zamachu na media? Koledzy przed chwileczką powiedzieli, że to już jakaś prehistoria, że teraz dzieje się tyle rzeczy, na przykład z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, że może nie powinniśmy o tym rozmawiać. No ale jak nie rozmawiać o takiej grubej sprawie? Patrzę w kalendarz, rzeczywiście jutro miną 3 tygodnie, od kiedy wyłączono w bandycki sposób, ukradziono antenę TVP i wyłączono TVP Info. Przypomnijmy sobie ten fragment. Mamy do czynienia z próbą budowy zupełnie nowej, niedemokratycznej struktury mediów. Gorszące, przykre i w sumie żenujące jest zachowanie części środowiska dziennikarskiego z mediów komercyjnych, które zachowuje się gorzej, przynajmniej do wczoraj zachowywało się gorzej niż minister Sienkiewicz, który łamiąc prawo postanowił tak zwanym, no postanowił naganem wprowadzić własny porządek do mediów, choć nie ma... Marek Formela, wielki człowiek, zostanie z nami na długo, natomiast że to się skończyło na słowach o Bartłomieju Sienkiewiczu, zwanym również media ekspert. To pierwszy jako... raz teraz widzę, nawet nie wiedziałem, że Formela był w tym momencie, kiedy Formela był w tym momencie, Marek Formela był w tym momencie, super. Gazeta Gdańska, nasz przyjaciel Gdańska i człowiek, który mówi o tym, że właśnie Bartłomiej Sienkiewicz naganem wprowadził swoje rządy do mediów. I wtedy tym naganem Bartłomiej Sienkiewicz rzucił gdzieś w ten guzik na konsolecie. Ale że dali mu dokończyć zdanie, to ciekawe, nie? Fajnie wyszło. Natomiast tak, rzeczywiście 11.18 20 grudnia 2023 roku, jutro będziemy mieli 3 tygodnie od tego czasu. Co to za moment, jakby go opisać tak krótko? Końca wolności prasy w demokraturze Donalda Tuska. Goran? No tak, tak. Chodzi o po prostu o wycofanie się z jednego układu medialnego i robienie nowego układu medialnego, który ma być po prostu jednolitny, monolitny, no zamach stanu. No, no tak. O tym zamachu stanu, o kulisach zamachu na media publiczne, a przede wszystkim na telewizję, rozmawiamy z prezesem Telewizji Polskiej, Michałem Adamczykiem w Tygodniku Sieci. Zachęcam państwa, to bardzo obszerna rozmowa, między innymi o tej, że 11.18 z 20 grudnia 2023 roku. Poprosimy o pierwszy fragment, który właśnie tego dotyczy. Wraz z Michałem Karnowskim, Michała Adamczyka pytaliśmy o ten moment, czyli 20 grudnia, godzina 11.18, moment wyłączenia sygnału Telewizji Polskiej. Jak go pan zapamięta? I Michał Adamczyk mówi tak, to była dobrze skoordynowana i zaplanowana akcja i jak się okazało, niestety skuteczna. Przełączono sygnał, TVP Info przestało nadawać, wyłączono w tym momencie przepustki pracownikom. To był szok. Ochrona od swoich przełożonych dostała jednoznaczne polecenie, by nie wpuszczać nikogo, komu nie działają karty wstępu. Były osoby, które wówczas na chwilę wyszły do sklepu i już nie mogły wrócić. W tym newralgicznym momencie piastował pan funkcję szefa TAI, czyli Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Co postanowił pan zrobić? I Michał Adamczyk mówi tak, gdy dowiedziałem się, co się dzieje, byłem poza budynkiem. Najpierw pomyślałem, że to jakieś chwilowe problemy techniczne, kłopot z sygnałem, no bo przecież nie siłowe przejęcie. Ale coś mnie tknęło i od razu wróciłem do siedziby TAI na Plac Powstańców Warszawy. Było dużo telefonów, pytań, co się dzieje. Mówiłem, że muszę się zorientować w sytuacji. Szybko wyszło na jaw, że operacja poszła tak sprawnie, bo stoją za tym także służby specjalne. Goran, zaskoczony tym, że służby specjalne sobie tak po prostu wchodzą do mediów, że przejmują ten sygnał, kradną Telewizję Polską widzom i że to wszystko sobie po prostu pyk i działa? No, czy my byliśmy w ogóle zaskoczeni? No, czy... Było jasne, że będzie mocna akcja. Było jasne, że po prostu ten TVP im tak mocno przeszkadza, że zrobią wszystko, co mogło, żeby taki TVP zniknął. Ale że służby specjalne, to znaczy, to cały, ten cały proces po prostu chyba trwał miesiącami. Znaczy, w ogóle i sam fakt, że ktoś jak Sienkiewicz stał się ministrem kultury, to chyba też mówi o tym, że cała operacja była przygotowywana już dłuższy czas po prostu. Podobno na chwilę, ale na taką ważną chwilę tam został odesłany na ten odcinek. Tak, tak, to o tym się pisało, gdy tylko potwierdzono, że to Sienkiewicz będzie ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Pisaliśmy też na portalu w polityce.pl, że ta operacja jest krótkotrwała, że to wszystko jest element
pewnej tymczasowości, rotacyjności takiej ukochanej w tej ekipie. Sam przecież Donald Tusk jest premierem rotacyjnym i za parę miesięcy ma stać się nową Ursulą von der Leyen. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Natomiast rzeczywiście Sienkiewicz ma tylko jedno zadanie. Miał spacyfikować media publiczne. Jest w trakcie wykonywania tego wyroku śmierci. No i jeśli się powiedzie, to pewnie sobie trafi do takiego miejsca, w którym będzie się czuł już zupełnie jak ryba w wodzie, może właśnie na koordynatora służby. Bartłomiej Sienkiewicz, powiedzmy wprost, podpułkownik UOP, dlatego mówimy o człowieku służb odesłanych do pacyfikowania mediów publicznych. Okej, służby sobie poradziły, sygnał został przejęty, ale niemożliwe by to było bez współpracy z wewnątrz, prawda? W zasadzie znamy nazwiska, nie do końca nimi operujemy, żeby nie przyznawać medali, bo tak to może być po tamtej stronie traktowane, ale to wyjątkowo podłe kreatury, które pomogły w przejęciu tych mediów. Tak, i oceniamy to z perspektywy praworządności, tak ukochanej przez tę nową władzę. Te koszulki, ponieważ konstytucja podobno są na zbyciu. Już są nowe. Ilości. Wojtek Korkuć zaprojektował, że ta konstytucja tak się rozsypała. Nie wiem, czy widzieliście. I Tusk literki jakoś się ugórył. Słowo Tusk tam najbardziej widoczne jest z tego wszystkiego. Wojtek to wielki artysta. Pozdrawiamy serdecznie tak swoją drogą. Natomiast z punktu widzenia prawnego to oceniamy, ponieważ ci ludzie, o których wspomniałeś, ci z wewnątrz, którzy czekali na nowych panów przy Woronicza, oni wzięli udział w czymś bezprawnym. Oni przyłożyli rękę do nielegalnego wyłączenia sygnału, przejęcia telewizji. Oni uczestniczą w bezprecedensowej, nielegalnej operacji. To, że oni mają jakieś poglądy, okej, okay, niech sobie mają. Oni mogli czekać na inną władzę polityczną, inną władzę korporacyjną w swojej spółce. Okej, okay, no ich prawo, każdy ma jakieś poglądy. Mogą się cieszyć, że jest ktoś nowy, ale nie robić coś takiego. To jest bandyterka, która, przypomnijmy, po raz ostatni zdarzyła się w Polsce w czasie stanu wojennego i dokonał jej Wojciech Jaruzelski, a wy, towarzysze, idziecie w jego ślady. Gratulacje. Duranty, mówiłeś, że no, spodziewaliśmy się, że będzie gruba akcja, ale to trochę jak z wojną na Ukrainie. Wszyscy wiedzieli, że Putin może ruszyć, ale jednak przyzwoity umysł gdzieś wypierał ten moment uderzenia pierwszą rakietą, wjechania pierwszego czołgu, prawda? Więc tutaj też wszyscy się spodziewali, ale co do tych ludzi, o których mówimy, do tych zdrajców, kretów, czy jak ich nazwać, bo tak to też pada w tym wywiadzie z Michałem Adamczykiem, prezesem TVP, jedynym prawowitym. On mówi, że to są ludzie, którzy z nimi pracowali w redakcji, z którymi współpracowali codziennie, mijali się na korytarzach, byli dla siebie mili, no bo czemu mieli nie być, skoro ze sobą współpracowali. Wyobrażasz sobie taką sytuację tak po ludzku, jak to musi zadziałać, jakie to musi być, no, rozczarowanie. No, to media publiczne, TVP, to jest wielki kolektyw. Nie, to wyobrażam. Mogę nawet wyobrazić. No, to, trzeba jedną rzecz podkreślić. Znaczy, w tym wszystkim, co się dzieje, i ja już tam miałem też takie rozmowy z Adamczykiem, z Perierą, drugi albo trzeci dzień po tym wszystkim, co się, kiedy się to stało, kiedy oni tam zaczęły tam być tam na Placu Powstańców. Tutaj nie chodzi o to, że ta zmiana nie była oczekiwana, że ta zmiana z jakiegoś punktu widzenia politycznego nawet była zrozumiała. No, to jest, powiedzmy, że to by może być zrozumiałe, że nowy rząd nie chce media publiczne, które krytykują to, co on robi. Natomiast ten sposób, o to chodzi, ten sposób jest kompletnie nielegalny i ten sposób, i to jest też Adamczyk powiedział w tej rozmowie ze mną, na pewno to powtórzył tutaj, chodzi o niebezpieczny precedens, który się definiuje w ten sposób. I ta nielegalność, ta bezprawność będzie potem wykorzystana, będzie potem praktykowana w innych instytucjach, jak Narodowy Bank Polski, jak Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. No, media musiały być pierwsze, dlatego że jak nie będzie mediów, to nie będzie komu opowiedzieć na przykład, co by się działo, gdyby silni ludzie weszli po prezesa NBP. Tylko tam jest taki kłopot. Znaczy, ja już mówiliśmy wcześniej, znaczy, to wszystko poszło za daleko. I ja myślę, że Tusk i jego współpracownicy są teraz świadomi, że ta przestrzeń do manewru, którą on miał na początku, już nie jest tak wielka jak... Nie jestem aż tak dobrego zdania nie o ludziach, wydaje, o których mówimy. Mnie się wydaje, że już jest jasne, że nie będę mógł robić aż takie rzeczy, na przykład Trybunalu Konstytucyjnym. Jak to się mówi, podtrzymaj mi no, może znowu jestem naiwny, nie? Może znowu jestem naiwny wobec polityki polskiej. Bo następny fragment wywiadu z Michałem Adamczykiem, który państwu zaproponujemy, jest właśnie o tym, czy jest jakaś taka granica, która powinna tych ludzi zatrzymać, która powinna im wskazać, że coś tu jest naprawdę nie tak i że jest niebezpieczeństwo sprowadzane nie tylko na zdrowie, ale i życie ludzi. Popatrzmy.
Wywiad z Michałem Adamczykiem w najnowszym numerze tygodnika Sieci, drugi fragment, i pytamy Michała Adamczyka o ośrodki regionalne, bo to Telewizja Polska, to oczywiście nie tylko Warszawa, lecz także wiele ośrodków regionalnych. Jak tam wyglądała pacyfikacja zlecona przez neowładzę? W jednym z ośrodków byliśmy naprawdę blisko tragedii, mówi Michał Adamczyk. Jedna z prezenterek Pogody została wyprowadzona z budynku tylko dlatego, że jest siostrą jednej z prezenterek pracujących w Warszawie, która nie jest lubiana przez obecną ekipę rządową. Usłyszała, że ma wstydzić się swojego nazwiska. Na zewnątrz budynku doznała udaru. Na szczęście jej życiu już nic nie zagraża. I mówimy, odbijają piłeczkę, mówiąc, że coś takiego, no takiego czyszczenia kadr, tylko w drugą stronę dokonywano w 2015 roku. I Michał Adamczyk mówi tak, naprawdę wypraszam sobie jakiekolwiek porównania do tych ludzi. Robiliśmy tak samo, serio. Dziewczyna, o której mówiłem, dostała za swoją siostrę, a tymczasem przez ostatnie lata w ośrodku w Katowicach pracowała spokojnie jako reporterka, córka Marka Czyża, który dzisiaj firmuje kradzież wiadomości, a przez lata był wobec nas skrajnie krytyczny. Nikomu nie przyszło do głowy, by mieć o to pretensje do pani Zuzanny Czyż. No więc dodajmy, że Zuzanna Czyż nie tylko pracowała, ale cały czas pracuje w ośrodku w Katowicach i nadal nikomu nie przychodzi do głowy, żeby robić jej cokolwiek pod górę. W ośrodku w Katowicach? Tak. I ona z Katowic te materiały do wiadomości, które pan Marek Czyż prowadzi. Tak, rozumiem. Przygotowuje? Tak, rozumiem. A tu chciałem ustalić szczegóły. Pokażę tylko, o, bo może nie wszyscy jeszcze widzieli, tak tyle zostało z konstytucji, która zdobiła koszulki obrońców praworządności. Marcinie, no jaki znak równości, jakie porównywania w ogóle? Ale nie, czy... roku 2015 okay, to nie ma, to wiadomo, do tego, że nie ma, ale czy to jest ten moment, stop, ludzie, będzie tragedia, za chwilę będzie tragedia. Dla mnie to jest ten moment, w którym ktoś powinien sobie powiedzieć, stop, bo będzie tragedia. Dla was zapewne też. Czy to jest taki moment dla Tuska? Nie sądzę. Myślę, że on się jeszcze będzie rozkręcał. I te zapowiedzi, które słyszeliśmy, żadna z nich nie jest odwoływana. Oni to wszystko podtrzymują. Być może nie mówią tego tak wprost, jak mówili w kampanii wyborczej o silnych ludziach, o pacyfikowaniu, o tym, że kogoś będą wynosić. Nie, no teraz już nie mówią, teraz już robią, prawda? A poza tym właśnie przygotowują już te operacje specjalne. Można patrzeć na to, co się dzieje w ten sposób, a ja powiem jakąś inną historię. Na przykład wczoraj rozmawiałem z moim znajomym, też publicystą, nie ma znaczenia nazwisko teraz, ale on mi powiedział, że jego żona powiedziała, jeśli Kamiński i Wąsik naprawdę będą skończyli w więzieniu, że ona będzie po pierwszy raz w życiu głosowała na PiS w następnych wyborach. Co chcę powiedzieć, że naprawdę może jest taki ośrodek wyborców, ludzi, którzy po prostu są, oni nie głosowali na to, co się dzieje, na tę siekierę, która uderza, ta siekiera uderza absolutnie wszystko, na przykład to, co robi teraz Sienkiewicz, instytucja kulturowa, to, co robi z Instytutem Pileckim na przykład, to zrobić z Instytutem Zachodnim. No, instytucje, które nic nie mają... Bo my się oburzamy i robimy to oczywiście słusznie, bo jest się na co oburzać, ale może to jest po prostu taka polityczna praktyka, to znaczy wszystkie najgorsze, najtrudniejsze rzeczy trzeba przepchnąć jak najszybciej, żeby do następnych wyborów ludzie zapomnieli. Jest taka praktyka i tak należy robić z punktu widzenia skuteczności władzy, ale trzeba się kierować prawem, po prostu. Nie, bo wiesz, a jak nie będzie telewizji, to nie będzie komu powiedzieć o tym, że to jest bezprawie. Ale to nie przestanie być bezprawie. Nie mimo, przestanie. Mimo, że niewystarczająco głośno będzie to być może mówione. Kiedyś za to trzeba będzie odpowiedzieć. Nie, jest coś jak polityczne wahadło. Ja to rozumiem, że po prostu jest czas, żeby to wahadło poszło na lewą stronę. Ale to nie chodzi o to, żeby zrobić taki system... Ale to jest już tak rozbujane? Tak rozbujane i zrobić taki system, żeby następny raz to wahadło już nie miało gdzie... To jest za mało. To, co oni dostali, to jest ciągle za mało. Oni by, jak rozumiem, chcieli większości konstytucyjnej, większości w Senacie i prezydenta. Prezydenta, tak. No, boję się, że oni jednak, tak. Oni nie będą mogli. Zdolna odrzucić weto prezydenckie, tak. Może nawet by wystarczyła. Niech sobie ten Duda w pałacu siedzi, będziemy na niego machać ręką i przegłosowywać wszystkie jego weta. Na razie niestety tak się dzieje, ale i o tym też będziemy mówić. Ale zanim to mogli chociaż spróbować podjąć legalną ścieżkę właśnie w sprawie mediów publicznych. Nie podjęli. Nie mieli na to czasu, bo chcieli już natychmiast. No bo się dzieją różne rzeczy. Kulisy zamachu na media, o tym piszemy w tygodniku Sieci. A w programie mam do was pytanie, panowie. Za chwileczkę pytanie trzecie, które zada kolega Andrianicz. Wracamy za chwilę.